Jak hipopotam, no. Ale Janek Witek mówił, że gołda sztęcer. Słuchaj, ja ci coś powiem. To jest jaka ulica 141? Boże, no nie wiem. Niepodległości. Aha, no tak. To za radiem. To więc, proszę ciebie, ja tam chodziłam do studium przewodnictwa turystycznego i tak dalej, taka długa nazwa. I to była zacna szkoła, która właściwie się formowała. To więc nasza pani profesor Adamina powiedziała, proszę państwa, to będą z tej szkoły zrobione studia, także proszę się wziąć do roboty i wszystko jest przed nami. No ale widocznie, wiesz, nie mieli przełożenia, kasy nie było, do cholera wie. I już jak, wiesz, było z tą wycieczką, to ja akurat wyjechałam do Anglo-Ameryki, Białystok. Potem coś nie wróciłam tu szybko, ale raz przyjechałam tutaj na zajęcia. No i mówię, że jestem osobą bardzo ambitną, ja to sobie wszystko uporządkuję, nadrobię, zapłacę, opłacę. No ale potem oni te szkołę zlikwidowali. Tam, proszę ciebie, wiesz co było? No. Tam był teatr. Co jest na Czackiego tutaj, teatr, kwadrat. Ja bardzo lubię, ja się odnoszę mi do kwadratu. Po pierwsze, oprócz klubu garnizonowego, teatr kwadrat, a teraz teatr żydowski. Ta gołda się rozjeżdża po całej Warszawie. No ale to co, by gryźli kwadrat, czy się przykleili do kwadratu? A tu przy Marszałkowskiej bankiet był na zakończenie, czy rozpoczęcie festiwalu żydowskiego Singera, że każdy nawet mógł wejść. I ten Filip mówił, że był, mówił, trzeba było przyjść, bo tutaj normalnie każdy mógł, gołda. Nie wiem, czy w tym teatrze ta bajka cała na Marszałkowskiej, ona też tutaj nie okupuje. Ona wszędzie, bo ma porozrzucany teatr, skoro jej teatr zamknęli. Jest wściekła. Wczoraj w Centrum Sztuki Współczesnej była dyskusja. Ja rozmawiałam z tą Haliną, która ma 82 lata i ponad 40 lat pracowała na Jagiellońskiej w szkole jako polonistka. I rozmawiała z nami Anita. I Anita mówi tak, że o tej dyrektorce, to wy nie wiecie, że ona ma ten nos żydowski. I, ale Anita mówi tak, że Żydziory tak tą kulturą zawładnęły, że one nic nie chcą oddać i teraz linia PiSu będzie miała problemy z tym. Rozumiesz? No wiem. I ta Anita tak wczoraj była wściekła, nie na mnie, nie na ciebie, tylko nie wiem dlaczego, co jej się stało, na tych Żydziorów, że mówi w sferze kultury, bo ona przecież jest statystką i ona prawie codziennie by grała, ale wiesz, jak zobaczą, że ta sama baba, to oni chcą jakąś inną twarz. I ona ciągle udaje, że to kto inny, a to. No i po prostu ona mówi, że sfera kultury jest w rękach tych. A Morawińska mówi, to kto to jest? A ja mówię, słuchaj, Morawińska, a kto to zrobił tę wystawę rok temu, co była masoneria w Polsce, co ja się dopiero dowiedziałam, że 300 lat oni się tu formowali, wysysali z Polski krew, przeinaczali, wszystko wiesz, przestawia. A ja mówię, a Wróblewska Hanna, to kto? Słuchaj, po imieniu, po nazwisku, przecież dyrektorka, wiadomo kto to, że to musi być po imieniu. Ale słuchaj, że Morawińska, to ja bym się zastanawiała, czy to jest ona, wiesz. Pochodzenia, ale to jakaś ta kuzynka tego ministra? Żydowskiego pochodzenia, my mówimy o tym. Anita była oburzona, że wiesz, że sfera kultury jest w rękach Żydów. No to już od dawna co do Piotra zrobić. No tak, od dawna, ale ona po prostu wypiła lampkę wina i była tak wściekła. I musiała się wyżyć, bo tutaj raz na Madalińskiego 10 jej nie chcieli wpuścić, ale zobacz, to też w rękach Żydów. Teatr Nowy, Warlikowski i tak dalej, i może nikt o tym nie wiedział, to ona mówi tak, stoi przy drzwiach jedna baba, a 5 bab tam dalej siedzi. Jak gdyby co ta baba tu rękę podniosła, czy co, no to te 5 bab przybiegłyby jej na ratunek, żeby co? No żeby daną osobę nie wpuścić, bo chyba o to chodzi. Bo jak nie zapłaciła 20 zł, a to nie jest drogi bilet. Przepraszam bardzo na premierę, ale pewnie na spektakl jest droższy. A na premierę to może było symbolicznie, aby to się pokryło może winko, co oni postawią. Także w Teatrze Nowym ja byłam tam na 2-3 wernisażach i było bardzo bogato.
proszę ciebie, raz w tej ogromnej hali było bardzo dużo wina, były takie poczęstunki różne, potem przy wejściu po lewej stronie w takiej restauracji, tam w drzewach, pięknie, dużo czereśni, dużo wiśni, dużo wina czerwonego, białego, bardzo fajnie, to mi się podobało. A potem w tym Teatrze Nowym tak się oni uparli, że wernisaż o suchym pysku i tak ludzi zapuszczał do tych śmierdzących tawotem. Budynków, tak, bo to i niektórzy to przedrzeźniali, to tak mówili, wiesz. O, i jeszcze Anitę na koniec nie chcieli wpuścić, to ona jest obrażona, bo ona gra w filmach i jest... Ona nawet gra w tych fontannach, nie wiem czy ty wiesz. Ona jest w internecie. Jest dwie pary, para młodsza, para starsza, ona w tej parze starszej, facet z babą, baba z facetem. I ona bardzo ładnie tam wyszła, nawet kiedy ją znalazłam tam w 50. tam którejś sekundzie i tak dalej, bo to, żeby to wyciąć sobie z tego filmu, to trzeba widzieć w której sekundzie. No to więc... Wczoraj w Centrum Sztuki Współczesnej. Myśmy nie były na żadnej wystawie, bo mi powiedział też taki pan profesor, że tu jest kółko, kreska i pineska. A ładnie, podoba mi się. Ja mówię, proszę pana, przecież to jest sztuka współczesna. Niektóre wystawy mi się podobają, ale tegoż kółko, kreska i pineska to jest wszędzie za dużo. My jedziemy z Pragalerii, nie wiem dlaczego oni dali takie coś w brązie wszystko, kółko, kreska i pineska i po 1200, jeden droższy, 1450. Ja mówię, kto to kupi? Ale może jak ktoś na brązowym kolorze pracuje, takie jakieś podkówka na brązie i na tle to rzucone. Takie jakieś to dziecko by namalowało, ale rdza, brąz i nic ciekawego w sumie. No ale Pragaleria. Ja mówię, dlaczego oni nazwali Pragaleria? Czy chodzi o to, żeby oni podkreślili, że to jest stare? Ale w sumie Pragaleria to się w tym słowie mieści Praga. Czyli Praga, a tam dalej jest Leria. No to więc to słowo Leria może ktoś wykorzystać, proszę państwa, z drugiej strony idąc po żydowsku, dla swoich potrzeb. Tak samo jak u nas są lumery, na przykład Radio Conchita Lumery, wiadomości. I tam coś ci się zlewa, no to tak samo jak i ta Leria. Także jak państwo są przy słowie lumery i przy słowie Leria, to państwu coś tam w internecie szybciutko wejdzie i linkiem wskaże drogę do nas. Zapraszamy serdecznie, buziaczki przesyłam. Także Anita była tak wściekła wczoraj, ale tam zauważ, że tak, Pastecka do CSW nie przyjdzie. Może nie wie, ale... No bo to dla niej, wiesz, ona jest mimką, to gdzie Centrum Sztuki Współczesnej CSW. Ale gdyby była inteligentna, gdyby była mądra, przecież ta pani Ludwisiak, ja ją bardzo lubię, pani dyrektor z tym nosem, ja mówię, co ta Anita pieprzysz, ona wcale nie ma takiego nosa, wiesz, jak my Żydówki z Elą Pastecką. Co ty pieprzysz? Ale widać, no, że taka... No. I ta Anita, jak pierwsze przemówienie kiedyś miała, to Anita do mnie mówi, ty zobacz, jaka wstrętna Żydówa. Ja mówię, Anita, uspokój się. I ona już przez rok, półtora, nic nie mówiła na ten temat. Aż wczoraj coś po wypiciu lampki wina, bo tam było samo wino i ona była wściekła. Wiesz dlaczego? No. Bo... Naprawdę myśmy przyszły pod koniec, ale tam ponoć prawdopodobnie było bardzo dużo wina. Mówią jakoś tak ze 400 butelek czy co w tej studni. No to więc tak, Anita mówi, słuchaj, nawet jakiś paluszek, nawet co nieco, wypadałoby coś do tego winka, bo i Halinka z nami stała, poczekajcie dzieci, ja jej potrzymałam wino, grzebała w tej torebce, dała nam po cukierku, wiesz, i myśmy sobie za Nitką pojadły, wafelek znalazła, wiesz, ta polonistka, która i ona mówi, ja wiem, ale jak myśmy z tą Haliną były na Starówce, była konferencja w Panie, czeska ambasada robiła na temat Husa, jak spalili, to Halina mówi tak, słuchaj, teraz linia Mysia, być może ta konferencja jest ostatnia, jak komu to by chciało, zależało, żeby to mówić o Husie, że Kościół katolicki spalił Husa, komu to zależy, żeby to gadać, no.
No i komu to miałoby przeszkadzać? Przecież wiadomo, że Kościołowi katolickiemu miałoby to przeszkadzać. Ale tutaj ci profesorowie, wiesz, wykrętne jakie wykłady mają na temat Husa, że to on sam winny, wiesz, że to że to tamto. Ja mówię, winny, niewinny, jak można kogoś spalić w ogniu? Oczywiście, a jeszcze gwarantując listem żelaznym, że on pojechał na sobót do Konstancji. Tak, tak. Czyli, że co ten list gwarantował? Zygmunt Luksemburczyk mu gwarantował. No list żelazny, nietykalność, a jednak, wiesz, złamano to prawo. No. Bo tak jak, wiesz, Kościół miał być, proszę ciebie, pod polityką, czy miał się stosować do królów, do prezydentów, do polityki, to sobie to złamał. No, a przecież w Apokalipsie mówi się o religii fałszywej. Nierządnica siedzi jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Czyli, że to ona właściwie sterowała i polityką, i wszystkim, dlatego, bo była kochanką królów, którzy z nią balowali. I dlatego pisze Apokalipsa, że to się odwróci, ona spadnie, ta kobieta, ją kopną, ciało jej jeść będą, a wcześniej wody się rozleją. No to tak jak było z Babilonem, tym literalnym pierwszym, 539 rok. Fosy odprowadzono do pobliskiego jeziora i przez to suchą stopą wojska medoperskie, aż dziwne, prawda, mogły zdobyć łatwo Babilon, bo przecież znamy tę historię, suchą stopą to naród Boży przeszedł, uciekając z Egiptu, przez Morze Czerwone, czyli nie byle co. A ta fosa, to my nie wiemy jaka, czy duża była, pewnie ogromna. Ogromna, skoro to było ważne, żeby te, prawda, to wtedy oni tam nadstawili jakieś pojazdy takie opancerzone i po tych pojazdach wojownicy szybciutko, szybciutko. No, także proszę Państwa, straże były upite, babilońskie, na murach. Hulaj dusza, piekła nie ma! I one piły wino i w tym momencie dzidą. Serce przebite, no wiadomo, i uczta Baltazara i doleciało do samego środka, bo najpierw trzeba było te straże wybić, żeby potem pokonać króla na salę balową. Mene, mene, teker, uparsin, tam parę... Mene, teker, fares. Fares, bo to Perez było, Perez. Zważono, znaczy. Lekki, zważono, lekki, pociono. Że zważono, że lekki... Królestwo twoje jest lekkie, czyli że nic nieznaczące, i Perez, że przez Persów zdobyte, i nigdy nie będzie odbudowane. To w tych słowach krótko. Mene mene tekel Perez uparsim. Że lekkie, zważone, policzone i zdobyte przez Persów. No to się król dowiedział jednej nocy, gdy został zabity na balu. Także proszę Państwa, ta religia to rzeczywiście nawet nikt nie przypuszczał, nie domyśla się nawet teraz jeszcze, co Świadkowie Jehowy trąbili od lat, jak tu się pojawili w Polsce, od 1905 roku, że religie będą zniszczone, a to jest nie do wyobrażenia dla dewotki. Co mówili Świadkowie Jehowy jeszcze w roku 1509? Już mówili o efekcie cieplarnianym, w sensie niszczenia przez człowieka ziemi, że to wkrótce może być równowaga zachwiana i coś się stanie. No to przecież wiadomo, że bieguny zaleją. To nie musi być woda z góry. To może być w formie huragan, burz, wichur, trzęsienia ziemi, tsunami. No i cuda, ale jak się to miałoby stać, teraz walczą o jakieś procenty stopnia Celsjusza. No jak na przykład, słuchaj, podobno w Nowym Jorku to były wiatry o sile do 150 km na godzinę, to jest nieprawdopodobne. No nie to, że... Huraga, to już nie można iść. No a wieżowiec? Jaki jest wieżowiec? Właśnie, jak jest wieżowiec, to może to wszystko rozwalić. To wszystko może rozwalić. Taka robota imieniny kota.
Tak. Także straszne rzeczy, proszę Państwa, tutaj się działy i dziać się będą, także proszę się przygotować i już. Tak. Przed wojną liczył 4 miliony mieszkańców, teraz liczy około 5, co oznacza, że 1 na 5 mieszkańców tego kraju to jest właśnie syryjski uchodźca. No to ciut więcej w tym Libanie. Oni się tam dosłownie tymi uchodźcami zatykają, bo to już system nie wytrzymuje. Tak. 8 milionów na przykład uchodźców z Ukrainy. To jest ogromna masa ludzi, jak na... Coś więcej w tym Libanie, tak. Więc tam sytuacja jest najgorsza, dlatego że tam po prostu nie dość, że nie ma tych obozów dla uchodźców. Jest ciepło, i dużo te dzieci wyjeżdżają. Albo urodził, tyle tylko, że jaka rodzina ma cierpliwość do tego, żeby przez szósty rok gościć kogoś, dawać mu bitki, opierunek, utrzymywać kogoś. Albo mieszkają w wynajętych domach i tutaj z pomocą przychodzą organizacje międzynarodowe. Albo mieszkają na dziko, albo jeszcze w jakiś inny sposób. Tak naprawdę większość ludzi mieszka w tych obozach dla uchodźców Jordania, Turcja, ale Liban jest taki najbardziej kłopotliwy, bo tam po prostu jakby najmniej organizuje gaz. Tak więc zresztą w Libanie ci uchodźcy mają też o tyle problem, że od pewnego czasu są po prostu tam nielegalni. Ja tu mam niedawno też podcast Polski Urzędu Centrum Pomocy Międzynarodowej Organizacji Polskiej Organizacji, która wspomaga uchodźców właśnie w Libanie. Od stycznia 2015 roku granice zostały de facto zamknięte dla uchodźców. Wejście, wjechanie do Libanu jest zaznaczone takimi barierami, że mogą sobie na to pozwolić tylko najbogatsi. W tej chwili bardzo wielu uchodźców jest w Libanie nielegalnie, ponieważ pokończyły się ich pozwolenia na pobyt, co oznacza, że są ograniczeni do przebywania w miejscach, w których się czują bezpiecznie, w domach, w miejscowościach, boją się przejeżdżać z jednej miejscowości do drugiej, boją się zatrzymać na checkpointach wojskowych, które oznaczają dla nich aresztowanie i przesłuchanie. A więc widzimy, że to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś uciekł za granicę, że jest wara ojść do wojny, czy też od działań zbrojnych. Ja namówiła, że tu 120 zł, tam jakoś tak papierkowo robotę się tam wykona i to wchodzi. Ograniczone możliwości pracy. Ci ze syryjscy uchodźców w Libanie, to jest kwestia tego, że oni wypierają rynku pracy. To znaczy wiadomo, że syryjscy uchodźcy będą tańsi, że podejmą się w zasadzie każdej pracy i Libańczycy już od ładnych paru lat. Także niestety w świecie, bo są Syryjczycy i że budżet kraju, jeśli chodzi o zasiłki socjalne, które też po części niektórym Syryjczykom są wypłacane, jest po prostu nadwyrężone. A kto jest w najgorszej sytuacji? W najgorszej sytuacji zdecydowanie są dzieci. ONZ, psychologowie, specjaliści mówią o czymś, co nazywa się stracone pokolenie dzieci. Bo wiele z dzieci i nawet jeśli ich rodziny zdołały uciec z Syrii, to w dalszym ciągu są w tragicznej sytuacji i one przede wszystkim nie pamiętają nic poza wojną. One żyją cały czas w świecie wojny, nawet jeśli są daleko. Ja miałem niedawno okazję być w Libanie i przygotować właśnie materiał na tych syryjskich uchodźców, tych dzieci, które są tej najgorszej sytuacji. Posłuchajmy zatem materiału o syryjskich dzieciach. Z syryjskiego domu już nie pamięta. Fahim ma 5 lat. Kiedy jego rodzice uciekali z Syrii, miał zaledwie kilka miesięcy. Teraz mieszka w obozowisku namiotowym w wiosce Kłeśno, na północy Libanu. Bawi się jedynie z dziećmi z sąsiedztwa. Lubię bawić się w motocykle, a w telewizji lubię oglądać filmy o zabijaniu. Matka Fahima natychmiast go poprawia. Powiedz im, że lubisz oglądać serial o ptakach. Fahim nie chodzi do szkoły. Jego rodziców na to nie stać. On sam mówi, że nie chce. Woli spędzać czas w obozowisku. A
Aisha pamięta Syrię. Ma 10 lat i ponad połowę życia spędziła właśnie w Syrii. Teraz mieszka w Libanie i chodzi do szkoły wraz z libańskimi dziećmi. Jej ulubionym przedmiotem jest francuski, ale jak sama mówi, nie lubi chodzić do szkoły. Syryjska nauczycielka zawsze mnie bije. Nawet jak ona bije się z innymi dziećmi, to nauczycielka bije tylko ją, innym nic nie robi. Może to dlatego, że ona jest po prostu niegrzeczna. Mówi matka Aisha Shamira. Przyznaje, że bicie dzieci jest wbrew prawu i że już wiele razy chciała poskarżyć się u dyrektora szkoły. O tym, że inne syryjskie dzieci także mają trudne dzieciństwo w libańskich szkołach, mówi też Samar, Libanka, która wraz z mężem Syryjczykiem uciekła z Syrii do Libanu. Kobieta jest teraz wolontariuszką w jednej ze szkół. Jak mówi, syryjskie dzieci często czują się gorsze, są przez libańskich kolegów wskazywane palcami. Wielu najmłodszych Syryjczyków nosi w sobie traumatyczne przeżycia. One dużo wolniej się uczą. Widać, że mają problem psychologiczny. Nie potrafią utrzymać uwagi, zawsze są rozproszone. Nie potrafią się skoncentrować ani uczyć. Chcą się tylko bawić. One w ogóle niczego nie notują na lekcjach. W szkole, w której uczy Samar, od czasu do czasu pojawia się psycholog. Nauczyciele próbują też rozmawiać z rodzicami syryjskich dzieci. Ale rodzice nie mają już czasu, by rozmawiać ze swoimi dziećmi, bo muszą zarabiać, by utrzymać rodzinę. Według ONZ dzieci, które mają wojenną traumę, mogą być setki tysięcy. Spośród 10 milionów dzieci w Syrii oraz wśród uchodźców w krajach ościennych 1/3 urodziła się już w czasie trwania wojny domowej. 1/3 dzieci zna tylko wojnę, bombardowanie, strach, przesiedlenie i biedę. Dla dzieci w całym regionie ta sytuacja jest coraz gorsza. Wyjaśnia rzecznik UNICEF Christophe Boulirac. ONZ alarmuje też, że strony syryjskiego konfliktu rekrutują w swoje szeregi coraz młodsze dzieci jako bojowników. Według danych Narodów Zjednoczonych połowa rekrutowanych dzieci nie ma jeszcze 15 lat. Z kolei dziewczynki, tak w Syrii, jak i w Libanie, coraz częściej są przez rodziców wykorzystywane jako prostytutki. Eksperci alarmują, że wśród syryjskich dzieci rośnie stracone pokolenie. Trauma wojny, ciężkie warunki życia wśród uchodźców powodują, że jeśli nie pomoże się tym dzieciom, wyrosną one na jeszcze bardziej bezwzględnych ludzi niż ich rodzice. Kazimierz Gajowy z Fundacji Świętego Szarbela, która pomaga uchodźcom w Libanie, mówi, że jedynym sposobem na to, co się dzieje, jest edukacja. To jest czarna dziura, która się tworzy. To właśnie brak edukacji, a łącząca się z tym wizja sensowności życia i bez nadziei na przyszłość, po prostu pozwala na wszystko, nawet na rozwiązłość. Jak można sobie wyobrazić prostytucję wśród muzułmanów? A z drugiej strony przestępczość. Ta sytuacja spowodowała zapaść moralną. Ponadto upada całkowicie autorytet rodzica, ojca. Syryjskie dzieci czują się porzucone, oszukane przez świat, a przez to czują, że są bezkarne. A problem będzie tylko narastać, bo do szkół chodzi zaledwie co 10. syryjskie dziecko w Libanie. To był materiał z Libanu. Ja bym się chciała ciebie zapytać, bo mówimy o tym, że Syryjczycy uciekają z ogarniętej wojną w Syrii, ale co mówią? Czy oni chcieliby wrócić do Syrii, do swojego domu, czy może wolą wyjechać do Europy? Większość ludzi chciałaby wrócić do domu, bo niezależnie od tego, to jest jeszcze kwestia, to jest kwestia mentalności arabskiej, ale jednak Syryjczycy to jest naród uważany na przykład za Libańczyków, za raczej naród słabo wykształcony, raczej naród biedniejszy niż bogatszy. Oczywiście Syryjczycy by tutaj zaprotestowali, ale bardziej chodzi mi o to, że jednak to są ludzie, którzy są mocno przywiązani do swojej ziemi. Niezależnie od tego, jakie w tej chwili w danym miejscu są gruzowiska, czy dom istnieje, czy nie istnieje, to wiele osób, na przykład tych uchodźców w Libanie, z którymi rozmawiałem, tam w zasadzie każdy mówił, że chciałby wrócić do Syrii, do swojego domu, nawet jeśli miałby wrócić do gruzów i z tych gruzów się odbywać. Mało kto chciałby tak naprawdę jechać do Europy, co oczywiście przywozi nam pytanie, to w takim razie dlaczego jest tylu uchodźców, którzy bramy Europy szturmują. To jest oczywiście osobna kwestia. Po pierwsze, nie mamy do czynienia tylko z Syryjczykami, tylko z wieloma ludźmi, którzy jakby wykorzystują tą syryjską tragedię blankiem. Dużo mówi się, żeby odróżnić uchodźców od migrantów. Migrantów ekonomicznych. Są ludzie, którzy podają się za uchodźcę. Blankiet, czyli taki czysty, niewypełniony paszport syryjski w Damaszku można było kupić rok temu za bodajże 150 dolarów.
Więc pytanie, ilu tych uchodźców, czy też ile tych osób do Europy przyjeżdża, przylatuje, przypływa z fałszywymi paszportami, to jest osobna kwestia. Ale większość tych Syryjczyków mówi, że oni do Europy jechać nie chcą. Dlaczego? Ci, którzy się wybrali, to są ludzie, którzy przemytnicą zapłacili ogromne sumy pieniędzy, po kilka tysięcy euro co najmniej i więcej. Natomiast większość Syryjczyków chce zostać, jeśli nie w Syrii, to właśnie w Libanie, w Jordanii, gdzieś, gdzie mają tą swoją kulturę. Kulturę no, taką, jaką pamiętają z Syrii. Stąd też, jeśli zapytamy tych uchodźców, to większość z nich mówi, że albo chce wrócić do Syrii, albo zostać gdzieś tu w okolicy. Mało kto chciałby jechać do Europy, a ci, którzy chcieliby, to są ludzie, którzy albo mają pieniądze, albo są już tak zdesperowani życiem, na przykład w bardzo niedobrych czy bardzo skromnych warunkach w Libanie, że po prostu jadą, ale tak naprawdę nie do końca są przekonani do tej Europy. I to oczywiście stwarza dla nas również problemy, ponieważ to nie są ludzie, którzy przyjeżdżają i są jakby zachłyśnięci Europą. To są ludzie, którzy od razu do Europy są no, niezbyt dobrze nastawieni przez to, że oni nie chcieliby w niej być. To też może rodzić problemy, jeśli ci ludzie nie zostaną, nazwijmy to, zagospodarowani w Europie. Wojna trwa już 6 rok. Nie zanosi się, aby ten konflikt miał się zakończyć. Czy ten dramat uchodźców kiedyś się skończy? Pewnie nie. Pewnie nawet jeśli wojna się zakończy, no to tak jak powiedziałaś, się nie zanosi. Ostatnia runda rozmów z Genewy dzisiaj się kończy i pewnie nie zakończy się niczym. Aczkolwiek szanse na zakończenie wojny są większe niż kiedyś. Tyle tylko, że to zakończenie nastąpi, no nie wiem, nie wcześniej niż za kilka miesięcy, jeśli w ogóle uda się ruszyć do przodu. A dramat uchodźców nie zakończy się nawet wraz z końcem wojny, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nagle Syria otworzyła drzwi i żeby te 5 milionów co najmniej uchodźców, o których mówiliśmy, po prostu wróciło do swoich domów, bo im trzeba też dać pracę, pieniądze, odbudować im dom. O sytuacji w Syrii mówił dla Państwa Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Minęła 9.30, przed mikrofonem Krzysztof Kaczmarczyk. Rządowy program Rodzina 500+ działa od roku. Pieniądze są systematycznie wypłacane i trafiły do ponad 3 milionów 820 tysięcy dzieci. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, to był ważny, cenny czas dla realizacji programu. Minister zaznaczyła, że coraz mniej osób korzysta z doświadczeń z pomocy społecznej, takich jak zasiłki okresowe czy celowe i z pomocy w postaci dożywiania. W stosunku do roku poprzedniego jest to spadek 10%. Są również pierwsze oznaki, że rodziny decydują się mieć więcej dzieci, podkreśliła minister. Nie sprawdziły się też obawy krytyków programu. Nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywacyjnym jego wpływie na rynek pracy, zaznaczyła szefowa resortu. Zauważalny jest natomiast wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin, co pomaga w rozwoju gospodarczym kraju. Niemcy nie przeznaczą na obronność 2% swojego PKB, do czego wezwał wczoraj szef amerykańskiej dyplomacji. Zapowiedział to niemiecki minister spraw zagranicznych podczas posiedzenia szefów dyplomacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Media w Niemczech uznały, że oznacza to konfrontację z USA. Zdaniem szefa niemieckiej dyplomacji Zygmara Gabriela założenie, że Berlin będzie rocznie przeznaczał 2% PKB na obronność, jest nierealne. Jak podkreślił, to oznaczałoby 70 miliardów rocznie na Bundeswehr. Minister Gabriel powiedział, że żadne inne państwo nie ma prawa od Niemiec żądać, aby do 2024 roku przeznaczały na obronność 2% swojego PKB. Szef niemieckiej dyplomacji podkreślił, że nie ma takiego obowiązku, bowiem na szczycie NATO w 2014 roku w Walii ustalono, iż kraje sojuszu jedynie będą starały się zbliżyć do wypełnienia takich założeń. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje już wyłącznie system głosowania faworyzujący największe kraje niekorzystne dla Polski. Od 2014 roku do wczoraj była możliwość wnioskowania o głosowanie według reguł traktatu z Nicei. Teraz obowiązuje tylko system tzw. podwójnej większości, zapisany w traktacie lizbońskim, wynegocjowany w 2007 roku. Od dziś będzie najwięcej płacić za gaz w przypadku klientów indywidualnych. Podwyżka wyniesie średnio 1,6%. Chodzi o tzw. kukankowiczów. Rachunki gospodarstw domowych w zależności od taryfy wzrosną miesięcznie od kilkunastu groszy do 3 zł. W Nowym Sączu do godziny 17 potrwa świąteczna zbiórka żywności dla potrzebujących w ramach ogólnopolskiej akcji Kilo. Prowadzi ją Caritas. W kilkunastu sklepach na terenie miasta produkty będzie zbierać około 120 wolontariuszy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Konfrontacje idei.
dziś zaprasza Ryszard Bugaj. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wspólnie pochylili nad sytuacją polskiego rolnictwa. Wszyscy mamy doświadczenie z pobytu na wsi, rolnicy na stałe. I myślę sobie, że dobrze widzimy, jak bardzo zmieniła się polska wieś, jak stała się bardziej ohydrożna, zadbana, przyjemniej patrzeć. Myślę też, że do nas dociera powszechnie wiadomość, że rolnictwo zrobiło wielki postęp, jeśli chodzi o produkcję, a w szczególności, jeżeli chodzi o eksport. To prawdziwy przełom jest poziom eksportu rolnego z Polski. Rzadziej docierają do nas wiadomości, mianowicie te, które są często traktowane, będziemy się zastanawiać, czy słusznie, czy nie, mające charakter ewidencjonowania przywilejów rolniczych, ubezpieczenia, podatki, dotacje unijne. Na tle tego powstaje pytanie, które chciałbym, żebyśmy uczynili takim mottem naszej dzisiejszej dyskusji, naszej dzisiejszej rozmowy właściwie. Mianowicie, czy rolnictwo w okresie transformacji rozwijało się na zasadach czysto rynkowych, czy też istotne znaczenie ma interwencja państwa? W istocie rzeczy protekcja, z której rolnictwo korzysta, protekcja rozwojowa. Mam nadzieję, ba, prawie pewność, że mój dzisiejszy gość, który za chwilę przedstawił, wie wszystko na temat rolnictwa. Czy jest to pan profesor Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego, który rolnictwem, ale nie tylko rolnictwem, zajmuje się od wielu lat i zajmuje się, jak gdyby będąc poza tymi sporami, które nieraz mają trochę lobbystyczny charakter. Ja bym chciał, panie profesorze, żebyśmy zaczęli od pewnej ewidencji faktów, mianowicie takiego bardziej konkretnego zarejestrowania tego, co jest sukcesem rolnictwa, w szczególności jeżeli chodzi o produkcję, eksport, wydajność, dochody rolnicze. A potem byśmy porozmawiali o tym, jakie było wsparcie dla rolnictwa, by zmierzać do jakichś konkluzji dotyczących diagnozy tego, jak jest, ale także do jakichś konkluzji do tego, kwestii tego, czy tak ma zostać, czy też może jednak w polityce rolnej potrzebne nam są pewne przewartościowania i pewne zmiany. No więc jak jest najpierw z produkcją? Dzień dobry. Na początku małe sprostowanie. Ja jestem kojarzony z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie przepracowałem 40, prawie 5 lat, ale w tej chwili jestem zatrudniony w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. To jest moje miejsce, że tak powiem, etatowe. No, poczułem lekkie zmęczenie dydaktyką i chciałem się zająć głównie badaniami, stąd to moje miejsce właśnie w Polskiej Akademii Nauk, gdzie zresztą jestem zaangażowany już od jakiegoś czasu. Pytania, które tutaj się pojawiły, zacznę może od tego pytania podstawowego, na ile rolnictwo jest poddane rynkowi, siłom rynkowym, mechanizmowi rynkowym. Ale może najpierw zewidencjonujmy te fakty, to znaczy, jak jest z tym postępem produkcyjnym na tle tego dwudziestolecia? Czy ono rzeczywiście jest tak dużo? Jak jest z eksportem? Czy ten eksport to jest eksport netto? Czy też jak w wielu dziedzinach przemysłu jest tak, że co prawda bardzo dużo eksportują, a jeszcze więcej importują? No dobrze, zacznę od eksportu. Importu, czyli tego, co jest uznawane za takim sukcesem, za sukces największy. Transformacji największy. Dobrze jest pamiętać, że do 2003 roku, czyli tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Polska była per saldo importerem produktów rolno-spożywczych, czyli więcej sprowadzaliśmy produktów rolno-spożywczych niż eksportowaliśmy. Dopiero po 2003 roku zaczął się wyraźny, szybki wzrost eksportu przy umiarkowanym imporcie. I to jest kontynuowane do chwili obecnej. W roku 2015 mieliśmy nadwyżkę tego salda ponad 7 miliardów euro. To jest naprawdę pokaźna... 7 miliardów to był eksport netto. To można tak powiedzieć, eksport netto, tak. Czyli no, mówimy saldo obrotu produktami rolno-spożywczymi, czyli jeśli od wartości eksportu... Ale może dużo importujemy materiałów dla produkcji rolnej. No więc to jest ważna sprawa i nie należy o tym pamiętać. Więc w takich dyskusjach o tym sukcesie zawsze powiadam, że to jest sukces
w pewnych sprawach, ale też istnieją tam zagrożenia innych. To znaczy, dlaczego osiągnęliśmy taki duży eksport? To jest zasługą oczywiście nie tylko rolnictwa, ale również bardzo nowoczesnego rolnego przemysłu rolno-spożywczego. Tak? Polska zmodernizowała tę część przemysłu bardzo znacznie, także dzięki kapitałowi zagranicznemu, ale również także pewnie. Ale zdaje się, że udział w tym sektorze rolno-spożywczym w dużych przedsiębiorstwach, tutaj one są średnie chyba na ogół, kapitału zagranicznego jest nieco mniejszy niż w przemyśle, prawda? Tak, on jest mniejszy, ale jest znaczący, bo na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę przetwórstwo niektórych produktów, znaczy ono jest na przykład, może inaczej, takie trzy dziedziny, w których ten eksport jest szczególnie znaczący, właśnie i osiągnął pokaźne rozmiary. Tak jak wiem, on bazuje na takich mocnych częściach naszej produkcji rolnej, na przykład przetwórstwo owoców i warzyw. Mm-hmm. Mamy znakomite sadownictwo i znakomite warzywnictwo, jak wiadomo, które sięga jeszcze korzeniami nawet poprzedniego systemu. Po drugie, okazało się, że można bardzo szybko i z dużym sukcesem zmodernizować mleczarstwo. Mieliśmy bardzo rozdrobnione mleczarstwo i w sumie zaniedbane, a teraz to mleczarstwo jest mocną gałęzią produkcji rolnej, rolno-spożywczej i eksportu. A produkcja mięsna? Produkcji mięsnej mamy tak, mamy duży sukces, jeśli chodzi o drobiarstwo. Polska staje się potężnym producentem i eksporterem drobiu. Jesteśmy tradycyjnie znaczącym producentem wieprzowiny, ale z tym w ostatnich latach było gorzej, ceny były stosunkowo niskie i bywało tak, że importowaliśmy dużo wieprzowiny. Na przykład niektóre nasze zakłady przetwórcze importują na przykład wieprzowinę z Danii. I przerabiają w Polsce i eksportują jako produkty rolno-spożywcze z naszego oczywiście kraju. To jest, tak się dzieje zresztą wszędzie. Jak powiem, od kilkudziesięciu lat nie zawsze tak się działo. Tak, nie zawsze tak się działo, jasne. W związku z tym jeszcze jedno, o czym należy pamiętać. Eksport zależy od dobrego wsadu, czyli to, co daje rolnictwo. Zależy od dobrego przetwórstwa, czyli przemysł rolno-spożywczy i zależy od handlu. Przecież dzięki wejściu dużych sieci tych sklepów spożywczych, handlowych, to jest okno na świat. Ja bym nie chciał pana wciągać w zbyt wiele szczegółów, ale mnie pociąga jeszcze jedna sprawa, mianowicie, czy my korzystamy z ochrony celnej w krajach pozaunijnych? Czy nas by na przykład nie mogła przy całkowicie otwartej gospodarce zalać na przykład mięso z Argentyny? Proszę pamiętać, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, no tak. Jest częścią jednolitego rynku. Czyli, a Unia Europejska stosuje nadal cła na zewnętrznych, tak, na produkty przychodzące spoza Unii na poziomie średnio wyższym niż na świecie. Tak, bo to jest, Unia Europejska jest nadal chronionym rynkiem i to ma znaczenie. No, jeśli chodzi o rynki przemysłowe, to znacznie mniej. Przemysłowe to jest już symboliczne, tak. To jest z rzędu 2-3%. Tak jest, od 1 do 4 mniej więcej, tak. Natomiast produkty rolno-spożywcze nadal są chronione. I to prawda, że gdyby nie było ochrony pewnych rynków, to nasz rynek byłby nastawiony na wzmożoną konkurencję produktów zachodnich. Z punktu widzenia konsumenta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Jest skomplikowana, to prawda, chociaż sprawa nie jest taka oczywista, bo dzięki temu, że także nasza produkcja jest wspierana, dzięki temu część producentów, którzy by się nie utrzymali na rynku wolnym, może produkować, to w sumie produkty rolne w Unii Europejskiej nie są szczególne, one są wyższe niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale to jest
No dobrze, a przejdźmy w takim razie do drugiej sprawy, która jest związana jak gdyby z przeglądem wyników, mianowicie do kwestii wydajności. Ja rozumiem, że tu jest wielki problem, bo tu trzeba policzyć przede wszystkim, kto pracuje naprawdę w rolnictwie. To jest skomplikowany problem. On wynika ze struktury polskiego rolnictwa, zarówno struktury obszarowej, struktury zatrudnienia oraz wyposażenia rolnictwa środki produkcji. Zacznę od tego, że mamy ciągle w polskim rolnictwie mniej więcej 1 300 000 gospodarstw, które mają średnio, znaczy każdy z nich ma powierzchnię przynajmniej 1 hektar, bo to jest taki statystyczny próg. Ale nawet do 5 hektarów to jest znaczny procent. To jest ciągle ponad 50%. Ponad 50%. W związku z tym, no, to nie mogą być gospodarstwa. Mówimy o tak zwanych hektarach przeliczeniowych czy fizycznych? Nie, w ogóle mówimy o hektarach, bo przeliczeniowe są ważne przy przypadku. Będziemy o tym mówić przy okazji podatków. I tak dalej. Ale powiedzmy, zostawmy na razie, niech to będą. To nie jest doskonała miara powierzchni, a ekonomiści chętniej się już posługują tak zwaną wielkością ekonomiczną, czyli tak naprawdę wartością produkcji w danym gospodarstwie. Ale no, jeszcze wracając do hektarów produkcji czystej. To zależy. Bo to może być tak zwane European Size Units, to są takie jednostki przeliczeniowe o wartości tam 1200 euro i większość takich gospodarstw w Polsce, tych właśnie malutkich, sięga jednego, dwóch tych European S-u, tak zwanych European Size. To są drobiazgi, ale wracając do tej struktury. Bardzo pana proszę o wydajności także ludzkim językiem dla nas. No więc jeśli mamy rozdrobnione gospodarstwa, małe, to one nie mogą być wydajne. Nie mogą być wydajne, tak jest. Niektóre z nich takie bardzo wyspecjalizowane, na przykład produkujące jakieś tam cebulę. Cebulę albo na przykład produkujące pieczarki pod dachem. No wiadomo, tu akurat jesteśmy też poważnym producentem. To wydajność nie może być duża, biorąc jeszcze pod uwagę, że to nasze rolnictwo absorbuje ciągle bardzo dużo ludzi zatrudnionych, choć są często zatrudnieni na część, tam no, kilka tygodni w roku, czasami powiedzmy 2 dni w tygodniu, czasami jeszcze mniej, ale tego jest dużo. W związku z tym, jak się przelicza na, no wydajność to jest wartość produkcji w przeliczeniu na zatrudnionego, jak wiadomo, i to wtedy, ponieważ w mianowniku mamy dużo zatrudnionych, w liczniku mamy jakąś tam wartość produkcji, to wypada słabo. To jest jakaś część polskich gospodarstw rolnych osiąga wydajność porównywalną z wydajnością rolników w Starej Unii? Tak, oczywiście i liczba takich gospodarstw rośnie. To są w Polsce gospodarstwa, które są naprawdę towarowymi i które mogą stawać na rynku w szranki z gospodarstwami z Europy, na przykład zachodniej, to są gospodarstwa powyżej 30 hektarów mniej więcej i ta grupa gospodarstw w Polsce rośnie. Znaczy liczba tych gospodarstw rośnie, a tych poniżej 30 spada. Tak naprawdę... A ten proces chyba szybki nie jest. Nie jest szybki. On jest, nie jest szybki z wielu względów. Będziemy o tym mówić. Chociażby ustawy o obrocie ziemią, która nie... Ale także dotacje z tego europejskie mają no, znaczenie. To prawda, że... Ale będziemy o tym mówić. Przepraszam. Tak, tu mniej więcej ocenia się, że wydajność polskiego rolnictwa jest mniej więcej, wynosi 1/3 średniej europejskiej. Całego, przeciętnie. Tak, tak. Jedną trzecią. Ale... Jaki to jest postęp w stosunku do, powiedzmy, roku 90? Skala postępu. Dokładność nikt nie może wiedzieć. Ja myślę, że to jest postęp rzędu z 1/5 do 1/3. Tak. Z 1/5 do 1/3. Tak, to ujął mniej więcej. To jest pewien postęp, tylko można powiedzieć, że my mamy to rolnictwo bardzo zróżnicowane i jest grupa gospodarstw, które są konkurencyjne, wydajność nie jest mniejsza niż i to jest mniej więcej około 100 000 gospodarstw w Polsce.
na 1 300 000. Mhm. To ja bym chciał o coś tu zapytać, co myślę, że naszych słuchaczy też jakoś tam interesuje. Znaczy, mamy w Konstytucji normę zapisaną, że rolnictwo musi być rolnictwem rodzinnym. Kiedy rozmawiałem z jednym z działaczy, którego znałem z czasów pracy nad Konstytucją i go pytałem, co on mówi w takim razie o gospodarstwie dzisiaj 300 hektarowym, on mówi, nie ma sprawy, to jest gospodarstwo rodzinne. To znaczy nie, że musi być, tylko ono jest... jest preferencja. Jest wspierane, tak, wspierane i, tak, tak, i traktowane tak, jako, przymusu, jako trzon polskiego rolnictwa. No więc gospodarstwo rodzinne może liczyć... kilkuset hektarowe. Trzy i kilkuset hektarowe. W warunkach... Ale może czy jest tak w Polsce, tak? Że są gospodarstwa tak, kilkuset hektarowe, które są rodzinne. Są rodzinne, ewentualnie zatrudniające. Zbożowe w praktyce. Tylko w sezonie, tam w szczytowym okresie zbiorów, jakąś dodatkową siłę roboczą. Natomiast bazują na sile roboczej rodziny. Przy obecnej technologii, ja pamiętam już wiele lat temu, jak w Stanach Zjednoczonych oglądałem, badałem gospodarstwa farmerskie, to już w latach 70. gospodarstwo farmerskie rodzinne, składające się z rodziny, z głowy rodziny, żona plus syn ewentualnie, w warunkach produkcji zbożowej mogło mieć, obsłużyć prawie 1000 hektarów. I było gospodarstwo rodzinne. Także to się bardzo zmienia. Oczywiście, jeśli ono jest zróżnicowane, to wtedy jest zapotrzebowanie na większą siłę. A od drugiej strony chciałbym zapytać, czy są Pana zdaniem jakieś bardzo specyficzne cechy działalności gospodarczej w rolnictwie, które by nie pozwalały nam traktować tego gospodarstwa rolnego jako takiego przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorstwo poza rolnictwem? Tak, to są i to są ważne strony i ważne argumenty. Po pierwsze, gospodarstwo rolne jest takim bardzo złożonym organizmem czy podmiotem, który ma funkcje gospodarcze, ale ma także funkcje społeczne, przyrodnicze, kulturowe i cały szereg innych. To jest to, co się tak ładnie czasami nazywa wielofunkcyjność gospodarstwa rolnego. To pytanie mi brzmi taką cepeliadą. Brzmi cepeliadą, ale to są realne funkcje, których znaczenie ulega takiej aprecjacji, podnoszeniu. Mało tego, to jest coraz częściej... Na tym jest oparty cały etos Unii Europejskiej wobec rolnictwa. Między innymi, jak my mówimy o uzasadnieniu tych dużych płatności bezpośrednich dla rolnictwa, odpowiedź jest taka. Staramy się wspierać gospodarstwa i utrzymać je jako żywotne gospodarstwa funkcjonujące w Unii Europejskiej, ponieważ one nie tylko dostarczają mięsa, mleka, masła i tam czegoś jeszcze, ale dostarczają wielu usług i mają znaczenie dla społeczeństwa agroturystyki. Agroturystyka jest na pograniczu funkcji rynkowej i nierynkowej, ale na przykład zachowywanie bioróżnorodności jest już coś, co jest traktowane jako element dóbr publicznych. I że odkrywa się, że rolnictwo dostarcza społeczeństwu. No dobrze, jesteśmy o charakterze publicznym. Jesteśmy w takim momencie tej rozmowy. I za to warto zapłacić. No właśnie, jesteśmy w takim momencie, w którym warto już postawić pytanie o politykę rolną i o wsparcie dla rolnictwa. Zacznijmy od pytania generalnego, ale odpowiedź musi być rozczłonkowana na kawałki. Mianowicie, czy możemy powiedzieć, oszacować. Taka głupota, że... W przychodach netto rolnictwa, jaką część stanowi ta... Pamięta śmieszy, jak idzie taki dziad i taki dumny i zadufany sobie. No to więc... Ubezpieczenie na... Wszedł w pacę. Nie wiem, sobie zaraz rozumiesz, kto to był w przebraniu. Spodnie jak u Przybyłowicza, 2 metry, to znaczy szczupłe te spodnie, gruby, znaczy nie gruby, ale taki tłustawy wysio, 2 metry i na głowie kucyk, jak u tej Jaczki Grabowskiej.
Ale słuchaj, i to się jemu chciało w tej kolejce tam stać? To pewno stary dziad, wiesz. Ale to młody facet, no ma 42. No to co siebie, no wiesz. Po pierwsze, po drugie, jakiś taki komuch, bo to takie zawsze siwowłose przy kasie. Jeszcze sobie zażyczył papierosy, bo ta kasierka musi wyjść z kasy i jakiś tam szukać. Nie, rozróżniamy przychody i dochody, bo od przychodów potrącamy koszty uzyskania. Tak, to jest normalne. W dochodach rolników polskich wartość transferu. Także jeszcze papierosy chce, wiesz? I ona jak wychodzi, no to zawsze te, wiesz, te pół minuty, jakiś to szuka do minuty. Wiadomo, że też okazja, żeby wstała. A tam z boku te kasy są takie zbiorowe. Przy tym normalnie śmieszne. No i on tak się dął, tak wychodził, tak się dął. No bo oni myślą, że wszyscy ich rozpoznają, że on taki ważny, wielki artysta. Kraje zachodnie ze spalonego teatru. Oni muszą być artyści, to są tak zwane, jak to Janek tłumaczył, na Ursynowie mieszkają dzieci, cinkciarzy, czyli jak mają badylarzy. Mają ogrody, działki, pola i tam coś z tego mają pieniądze, to potem tym dzieciom na Ursynowie tam kupili mieszkania. I on mi tak... Tutaj był ogrody, przecież tu jak się idzie, to słuchaj, jeszcze ostała się jedna modela. No. Modela tu jest, a przecież tego nie jest. Tyle smogu i w ogóle. No ale to trzeba właśnie resztki, bo Saska chyba w XIX wieku była we władaniu Oleniu i osób najstarszych dom dług walecznych i dom wdów, gdzie ja chodziłam do szkoły, te drewniane należące do rodziny Wrocławu. No. A co to będzie? Ja powiedziałam, że ja 9 lat to jest 15 miliardów. Ja nie mówię o tym, co stanowi dotację z budżetu. Ja mówię, dlatego powiedziałem osobno ubezpieczenie, to dodatkowo kilkanaście miliardów. To się tak. Nie, no to już wiesz, nie przeginaj. Nie przeginaj, bo tak było powiedziane. A no chyba, że było, masz jakieś argumenty, a to uważasz, że tak trzeba. No on mi wielokrotnie na stołówkach mówił, że u niego mieszka Hindus i on się przeprowadza. No ty nie wiedziałaś? Nie, już o Hindusie to nie słyszałam. Jakiś Hindus, czy jakaś rama, czy jakiś... Nie, to jakiś taki, co się, słuchaj, na Hare Krishna przerzuci. No. To Polak. U Janka zawsze ktoś mieszkał, ale że one z OPS-u nie wiedziały. No, wiesz, ja mam nadzieję, że jak gdybyśmy tylko we dwóch, będziemy tak swobodnie porozmawiać. Nie z OPS-u i z OPS-u, ale wiesz, o jemu ten OPS to nie był potrzebny, bo on miał tam, wiesz, parę groszy. No, ale jak to nie był, rachunki mu płacili wszystkie i miał obiady, no to nie mógł, że nie był. Obiady to dużo, ale on miał z ZUS-u rentę. No wiem, że miał z ZUS-u, plus... Więc on właściwie na minimalnym poziomie był się w stanie utrzymać. Mógł, to ile one za PS-u płaciły? Nie dużo. Tylko obiady i co jeszcze? I rachunki. Ale nie duże. No, ten, za elektryczność na pewno. Za wodę chyba nie płaciły. No. Wydaje mi się i za gaz. Bo wiesz, mieszkanie 400 miał zniżkę na 200. Tak, miał zniżkę, no bo miał. No to więc OPS też nie mógł tak dużo pieniędzy, bo typowa renta to jest 602 zł. Tak, a on wymuszał. Ale on jej nie miał. On nie miał 602 zł, bo jeżeli on miał z ZUS-u, to miał wyższą, a nie mógł mieć z OPS-u. Natomiast z OPS-u miał ogryzki. No, ale razem do kupy wszystko. No to mogło być 300 zł. To było dużo. To było dużo. Powiesz, bo albo renta, albo to. No. Bo myśmy z Mareczkiem to naskoczyły, żeby dla mnie było wiary. Ona pisała do pani Topki, że ja mogę coś zapomnieć, że gazu nie mogło. To wtedy trzeba regularnie chodzić do lekarza. No to wtedy, wiesz, bo jak nie chodzi, to się szukała. Dobrze, gazu, dobry tekst, gazu nie umiem włączyć. Bardzo mi się nie. Mam już co innego w głowie, a więc to co z tyłu zapominam. No. I w tym sensie. Z pamięcią bezpośrednią.
Tak, tak, to ludzie bardzo młodzi mogą mieć. Moja Olka ma od urodzenia, dlaczego nie pamiętam. Jak przy lodówce stanie, podejrzewam, że żelkowa musi stanąć przy lodówce, to się przypomni. Co ty na to? Ja mówię, pisz sobie. Ale tutaj trzeba chodzić, bo ta lekarka, co mi tam na rok wypisała, to powiedziała, że to i tak dalej, jak co, to trzeba będzie tam podejść. Jak jakieś szabane to odstawić? A ta pani Tompik to ponoć już nie pracuje. Taka pani wiele miała bardzo specjalizacji. Ta nasza, ja to zawsze gdzieś kręcę się koło kogoś, kto ma wiele specjalizacji. Ona mówi, proszę państwa, tu będziemy monitorowani. I uciekła. Za dużo nabrała, oszukała i uciekła z pracy. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box nielimitowane. Jak chcesz przyjść na wernisaż o 19.02 na 35. piętro, to sobie poczytaj tylko wieżowiec na Chłodnej. Ja nie lubię tak wysoko. Rynku usług telekomunikacyjnych. Tam się boję. Szczegóły na Play dla firm P. To będzie wernisaż. Na pradach. Nie, to pamiętam informację turystyczną. Chłopak, który po hiszpańsku umie. O, bardzo lubię. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z zaprojektowana kabiny kierowcy, asystent parkowania, asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu, asystent cofania z przyczepą, wymieniacz dalej. To nie działa, to też nie bardzo, bo to wolniejszy tryb. Także widzisz, taki facet mnie ten siwy zdenerwował przy kasie co papierosy. Ja mówię, stary dziad i naprawdę jakiś komuch i jeszcze papierosy będzie tu palił? Mówię, 40% więcej zachorowalności na raka, a na raka to raczej nie ma lekarstwa. To tylko można zmniejszyć, można, wiesz, to jakie słabe zwalczyć, ale na trzustki, proszę ciebie, jakąś chemię wynaleźli na trzustkę, nie wiem, czy ty wiesz. Nie wiem. Słuchaj, rak trzustki w ogóle był nieuleczalny. Nieuleczalny jest. On jest tak bolesny, że słuchaj, ludzie byli. Ale lekarka mi to powiedziała tu w radiu, że przez przypadek, bo myśmy czego innego, co innego badali, to jeżeli przez przypadek, może zostały się... Ale wynalazł przez przypadek się tak stało. Tak, rak. Rak trzustki, że mają lek na raka trzustki. Proszę państwa, przez przypadek, bo zostałyśmy rozreklamowane, ale myśmy co innego badały. Bo wiesz, każde badanie ma co innego na celu, ale to głupota, bo jak się znajdzie, wiesz, masz świadectwo, co innego się wynajdzie. Świadczenie przyczyniło się do zmniejszenia ubóstwa, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Takie rodziny szczególnie mocno odczuwają wpływ programu na swoją kondycję, zaznaczyła rozmówczyni Polskiego Radia. Mimo tego, że do rodzin wielodzietnych idzie tylko 1/4 środków przekazywanych do rodzin w ramach programu 500+, 3/4 jest przekazywanych do rodzin z dwójką dzieci i z jednym dzieckiem. To jednak działanie tej 1/4 środków właśnie w odniesieniu do rodzin wielodzietnych jest, bym powiedziała, najbardziej efektywne. Tutaj ten procent jakby redukcji ubóstwa jest najbardziej widoczny i najwyższy. Joanna Krupska podkreśliła, że przed wprowadzeniem programu 500+, 34% rodzin z trójką i więcej dzieci żyło poniżej granicy ubóstwa relatywnego. Po wprowadzeniu programu już tylko 1%. To oznacza, że w rodzinach wielodzietnych nastąpiła szczególnie wysoka redukcja ubóstwa, zaznaczyła rozmówczyni Polskiego Radia. Świadczenie z programu w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Wsparcie można otrzymać także na pierwsze. Kiedy te święta się zaczynają w kolejności? Polska jest zadowolona z operacji sekretarza stanu USA dotyczące zaangażowania NATO i ochrony przed zagrożeniem ze strony Rosji. Mówił o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych i Polski po spotkaniu szefów dyplomacji państw sojuszu. Rex Tillerson uczestniczył w nim po raz pierwszy. Beata Płomecka. Amerykański sekretarz stanu deklarował, że zobowiązania USA dotyczące wzmacniania wschodniej flanki zostaną dotrzymane. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił, że Rex Tillerson zwracał też uwagę, że NATO musi zwiększać zdolności obronne wobec zagrożeń. Podkreśla zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w powstrzymanie Rosji, czy cały proces odstraszania. Tak, myśmy z tymi Rosjanami w zgodzie żyły i w końcu NATO musi. Sekretarza stanu było jednoznacznie. Rosjanie jako Rosjanie, wspaniały. Na lutę, ale Rosjanie jako
władza, tak zdecydowane, które nie dają powodów do żadnych wątpliwości. Te wątpliwości i negatywne opinie pojawiły się jeszcze przed nominacją Rexa Tillersona. Krytykowano jego prorosyjskie nastawienie, biznesowe podejście do rozmów z władzami na Kremlu i wypowiedzi o konieczności zniesienia sankcji nałożonych. Także widzisz, jak ja byłam malutka, to właściwie Rosja z Ameryką też była na pieńku. No i teraz na jedno wychodzi, no to jaki postęp masz? Do trzeciej wojny nie doszło, tylko dlatego, że Kennedy się zachował, wiesz, no z godnością i chłodno, to przecież ten, no, wystawy za...